Siemanko byczki, z tej strony Lisek i mamy drużynę Team of the Season, a jak mamy drużynę Team of the Season, to mamy potężny pack opening na moim koncie. Dwie paczki za 100 tysięcy, dwie paczki za 125 tysięcy, dodatkowo mnóstwo innych paczek i umówmy się, każde 100 łapeczek do góry pod tym materiałem to jest jedna paczka za 100 tysięcy gdzieś tam w przyszłości, a jedne kliknięcie czerwonego przycisku subskrypcji wraz z dzwoneczkiem tam na dole to też... jest 10 paczek. Nie no, za dużo, ale przesadziłem. Ale klikajcie, łapeczki do góry i klikajcie także czerwony przycisk subskrypcji, bo przypominam, że odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 12:00. Wczoraj odcinka nie było, bo nie miałem po prostu co nagrywać. Tak o, ale jutro wyjdzie fajny odcinek, fajny pack and play, więc jutro już możecie oczekiwać o 12:00, że będzie to, co... to, co byczki lubią najbardziej, bo widziałem mnóstwo komentarzy, że czekacie na te pack and play'e, że chcecie pack and play, więc jutro wjeżdża kolejny gruby pack and play. Może nie gruby tak jak ja, ale też fajny, też spoko. I tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj coś trafimy, bo chciałbym zrobić małe zmiany w składzie na te szalone rzeczy, które będziemy robić w przyszłości. No bo wyszły te tocy i w tym momencie w każdej, dosłownie w każdym Food Champions będą tocy do trafienia i w ogóle tocy będą gwarantowane, więc ja chciałbym potrafić po prostu sobie te tocy i porobić jak najlepsze wyniki, a żeby zrobić fajne wyniki, to muszę troszeczkę pozmieniać skład. A żeby pozmieniać skład, no to muszę zarobić trochę pitosu, a żeby zarobić trochę pitosu, muszę potrafić dzisiaj coś fajnego. Skład, ta pierwsza drużyna Community Team of the Season nie jest wcale taka tragiczna, więc mi się to podoba i może coś tutaj nawet niewymiennego byśmy trafili i by dołączyło do naszego zespołu. Moi kochani, lecimy w tym momencie z pierwszą paczką Ultimate, paczka za 125 tysięcy monet. No, to umówmy się, że jest dużo. Jezu, myślałem, że trafiłem totca, nie? Myślałem, że trafiłem totca. Autentycznie, myślałem, że trafiłem totca bez walkoutu. Bo już tak jakoś, no tak nie możemy się bawić. To teraz sobie polecimy z paczką za 100 tysięcy monet. Paczka to jest wymienna. Patrzę na tę drużynę sezonu. Please. Nie, czemu to nie jest toc? Czy jest? Nie, chyba nie. Kto to jest? Belkade. Damian Kornienko trafiony, let's go. Wiedziałem, że w końcu Damian wypadnie. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Za PLKD to łapka w górę się należy. Pack number 2. Pack Ultimate with 125 tysięcy coinsów. Pack Untradable Bull. I znowu łapka. Co to jest, widzowie? Co to jest? Arsenal? Jo, cię kręcę. Co... Smith Roof. Naprawdę. Czyli tak, w paczce za 125 tysięcy trafiamy 77 oceny ogólnej i nie pamiętam ile było w pierwszej, 75, 76. Jeszcze nam każą smyrać się po rowie. No spoko, luz. Więcej tych Copa Libertadores, więcej. The last pack in my account and I don't believe about we can get some Team of the Season card. No nie! No dlaczego dwa walkouty i bez toców? Dlaczego? A może jeszcze będzie tak, że tu jest walkout, a in pack będzie toc withhold. Walkout. No i z czego się cieszysz, chłopie? Palwroty. Smerajrowa. No nie, no nie, więcej niebieskich, więcej! Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazda mojej fury? Kolejne paczuszki, ale tym razem jest ich aż 32 i są równie potężne co aktualna drużyna z sezonu, więc mam nadzieję, że no, będzie grubo i będzie wysoko i coś ciekawego tutaj dla was, no, powycinam, bo 30 paczek pewnie oglądać nie chcemy. No, zostało 27, ale za to 27 naprawdę takich paczek, za które około byśmy musieli wydać milion coinsów. Tak, moja szybka matematyka tutaj zadziałała w głowie i powiedziała, Lisek, tu jest milion gotówki, milion coinsów w jednej paczce. No, let's go, moi kochani, w jednej paczce, w jednym pack openingu. Lecimy, kolejna paczka za 25 tysięcy monet, paczka złota, paczka zawodników premium. Let's go!
bywało lepsze. Złota paczka piłkarzy Prime, więc to już jest paczka za 45 tysięcy monet. Więc tutaj by się już przydało, żeby, no chociaż banerki, okej, okay. Są banerki, więc jest dobrze. Już myślałem, że to będzie Dawid Alibamba, ale niestety to jest tylko Sabitzer, tylko i wyłącznie. Dobrze, kolejna, paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No teraz już oczekujemy walkoutu, można by rzec, po tych wszystkich zawodnikach. Ty, aż się spociłem, ja cię kręcę. Taki pag opening, że się spociłem. Kolejna. Kolejna. Walkout! Toc czy nie toc? Chyba nie. To, no. Jest! Jest! Mamy pierwszego toca, let's go! Honeyman. Dobrze. Honeyman. Człowiek kwiat. Człowiek. Chłopie, nic tam żeś napisał, a tutaj udajesz. No oszust, oszust, ale dobra, mamy Honeymana. Paka za 15 tysięcy monet. Nie, to jest duża złota paczka piłkarzy Prime. Czy na Premium. Więc jest taka gruba. Kolejny top, let's go, czyżby? Portugalia. Eś, o! The next one, my topcik, hello. Ricardo Santos. Czemu? I znowu się podpisuje chłop ty i wyrzuca długopisy. Chłopie, chłopie, dawaj długopis. No dobra, spoko, że mamy drugiego toca i jeszcze Keylor Navas, no fantastyczna paczka. I ten Ricardo nawet dobrze wygląda, nie najgorzej w sensie. No dobra, to teraz mega paczki. U mnie niestety te mega paczki, no niestety, ale pozostawmy te paczki bez komentarza. Może tutaj będzie szczęśliwiej, może tutaj będzie lepiej, może tutaj da coś lepszego. Kolejna mega paczka. No ja myślę, że tutaj trzy tocy trafione. To byłoby coś pięknego, niestety w tej paczce toca nie ma, bo jest tylko walkout, ale jest Francja. Jest środkowy napastnik i to jest Karim Benzema. Ale naprawdę tutaj sypie 89. No tak, no bo Karim Benzema to jest jednak POK champion, totalny. I on jest drogi dosyć, nie? Z 50? No. Jest kozak. Kolejna mega paczka, więc u mnie, no, porównując moje paczki do tych paczek, to ja się nie odzywam, nie? Ja się nie odzywam, a my tu mamy tu kolor moczu. Któż to? Chłopie! Tocy się zepsuły, tocy pomarańczowe wychodzą teraz, o co chodzi? Dobra, kolejna mega paczka, let's go. Zacieram rączki i patrzę na moje pieniążki. Nie wiem co tu jest, jest walkout na pewno. Oblak, oblak, overall wysoki, oh yeah baby. 91, naprawdę, no tutaj sypie. Tutaj sypie fest, widzowie. Igelini, Igelini wine, wow. Co to za paczki są? No i ostatnie 4 paczki, ale patrzcie na to. 10 rzadkich piłkarzy 83+. Kto z was ją otwierał na tocy? Pochwalcie się w komentarzu. Czy coś szalonego potrafialiście, czy nie do końca? Lecimy. Złota paczka piłkarzy Prime. No znowu jakieś pomarańczowe pomarańcze. Polska. S.O. I znowu zepsuta karta. Piątkowski. Jakie tempo! On ma... No, potencjał, żeby być jednym, kurde, z lepszych zawodników w przyszłości. Moi kochani, ja chcę trafić jeszcze jakiegoś toca, dlatego za mną odpalone zostały niebieskie LEDy. A teraz mam nadzieję, że w tej paczce zostanie odpalony niebieski kolor i walkout. Trzymam, a może jak nie w tej, to w następnej. Trzymam kciuki. And the last pack in this odcinek, at this moment, 10 players 83+. Walkout, please. Jest! Jest! Jest toc! Tylko jaki? Anglia. Kto ty jesteś? Anglik. Muli. Trzy tocy. Moi kochani, no jest wysoko, jest grubo, jest elegancko. Trzy tocy trafione w one odcinku. Wow, jeszcze trzy walkouty. Wow! Cztery walkouty in one pack. Spoko! Spoko! Spoko, mi się to podoba. No mi się podoba, widzowie, mi się podoba. Trzy to trzyki trafione w jednym pack openingu na sam początek. To wróży, że możemy potrafić jeszcze coś szalonego. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o 12:00 na specjalnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!